Marta jak zwyczajny pies robi pof i i. Rzecz przedziwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. I Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, 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 mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chce. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobi gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta mówi, mówi, mówi wciąż. Marta śpiewa. Wszyscy są ciekawi, o czym śnią psy, ale tylko mojego można o to spytać. Marto! Marto! Co ci się takiego śniło? Miałam dziś niebywały sen, to może jakiś znak. W moim śnie nie mówiłam nic, lecz pięknie śpiewałam, o tak. Ty śpiewasz! Ale już nie śnię. Nie? To jest naprawdę. Tak! Coś ze mną dzieje się, bo wychodzi śpiew, gdy tylko mówić chcę. Co się stało? Słyszałem śpiew. Też słyszałam. To Marta, ona śpiewa. Śpiewa? Kiedy coś powiedzieć chcę, to śpiew wychodzi mi. To znaczy, że melodia jest jak la 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 ti ri ri ri. Kiedy coś powiedzieć chcę, to jej wychodzi śpiew. Powinni o tym powiedzieć dziś w jakiejś stacji TV, nawet w trzech. Ach, co znowu teraz wy śpiewacie słowa swe? To chyba zaraźliwe jest, to grypa muzyczna, o nie! Skąd? Zaśpiewałem, bo to jest fajne. Ja śpiewałam, bo on śpiewa. Nic się nie martw, pójdziemy do lekarza. Koniecznie? Uwielbiam musicale. Wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech. Wstrzymaj ogon. Dziękuję, możesz już merdać. Dobrze, sprawdzimy twoje reakcje. Podaj mi łapę. A teraz daj drugą. Doskonałe reakcje. Pięknie podaję łapę. Powiedz a. A. Nie, a. Jedno a. A. Nie widzę nic niezwykłego. Pies, który ciągle śpiewa, nie jest wcale niezwykły? Nie przeszkadza mi, że mówi. To przyzwyczaje się i do śpiewania. Ma całkiem niezły głos. Słyszycie, jak ładnie trzyma tę nutę? Możesz już przestać mówić a. Chociaż głos tak dobry mam, to trzeba zrobić coś. Wcale nie chcę śpiewać wciąż, mówię wam, mam już dość. Niestety jestem lekarzem, nie muzykiem. Muzykiem! Muzykiem! La 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 la, muzykiem! Muzycy grają zawodowo, muszą wiedzieć, jak przerwać muzykę. Muzycy mogą mi powiedzieć, co tu dzieje się. Helu, szybko otwórz drzwi i zaraz wypuść mnie. Jak Marta przestanie śpiewać, kupimy kanarka? Marto, wiesz, gdzie znaleźć muzyków? Gra tu ktoś, czy też słyszysz to? To znaczy, że muzycy tu są. Słyszałyśmy tylko nagranie. Czasami muzycy nagrywają swoją muzykę, żeby inni mogli jej słuchać, kiedy chcą. Na przykład z płyty. Rozumiesz? To nagranie, to nagranie. Na...
Nabrałyśmy się na nie. Niech uszy więc prowadzą nas, bo już muzyków znaleźć czas. To też może być nagranie. Ale może też być tak, że to zespół gra. Muzycy! Muzycy! La, 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 muzycy! Wielkie brawa! Dzięki, mała. Jesteście muzykami, tak? Tak, gramy na instrumentach. Instrumentów używa się, by grać muzykę. Właśnie muzycy grają na instrumentach. A wiecie, co zrobić, żeby ktoś przestał śpiewać? Nie, ale jeśli coś zanucicie, możemy to zagrać. Marto, wyjaśnij wszystko. Ja śpiewam dziś przez cały dzień i przerwać nie mam jak. Ten ktoś, kto śpiewa, to pies. Więc może pan doradzi coś, bo długo nie wytrzymam tak. Wielkie brawa! Ona wcale nie chce tak śpiewać. Czy można coś zrobić? Powinna zwolnić tempo. No a próbowałaś zwolnić trochę tempo? Nie wiem, co to tempo jest. Czy pan wyjaśni to? To jest szybkość. Nie musi pan śpiewać, wystarczy mówić. Tak. Tempo to jest szybkość, z którą się gra. To jest szybkie tempo. Raz, dwa, trzy. I średnie tempo. Raz, dwa, trzy. Lub wolne tempo. Raz, dwa, trzy. Więc może, jeżeli zwolnisz trochę tempo, zamiast śpiewać, zaczniesz znowu mówić. No tak, czy nadal śpiewam? Wielkie brawa! Niestety, my gramy na instrumentach. Może poradźcie się, wokalisty? Też to słyszę. Idziemy. To był śpiewający piesek. Wielkie brawa. Jodelej, jodelej, hu. Jodelej, 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 hu. O, tak bardzo chciałbym złowić kiedyś lamę. Rama, lama, kangur może być. Lama, kojot albo wilki same. Jak sobie gram, to aż mi chce się żyć. Raz szybko sobie gram, raz wolne tempo mam. A drzewo chyba nie gra wcale, ale nie wiem sam. Nic nam on tu raczej nie pomoże, a jeszcze pewnie nas wprowadzi w błąd. Helu, lepiej chodźmy stąd. Tak bardzo chciałbym złowić kiedyś lamę, a jeśli można, to lam cały rząd. Mam branie! Cet ne bywa pożytem, my si żystajemy. Teraz wreszcie będę mogła sobie kupić jacht, o którym zawsze marzyłam. Przepraszam, jako śpiewaczka, co pani robi, by przestać śpiewać? Przestaję wtedy, kiedy nuty się skończą. O! A ja śpiewam, choć nut nie mam. Czy to znaczy, że coś mi jest? Właśnie, mój pies śpiewa. Nie może przestać. Choć nie chcę to, mam śpiewny głos. To przekleństwo, o co za los? Nie! Los! Z głębi piersi używaj przepony. Okrągłe nuty. Los! Twój pies ma niezły głos, ale brak mu techniki. Daje lekcje. Zadzwoń. Korumiobyn krydi almen. Nic z tego, takie moje. To śpiewanie nie
ratował nikt mnie. Ach, no, rozwiązałyście tajemniczy problem? Nie, 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 nie. To nie jest takie złe. Nasz pies śpiewa. Czadowa sprawa. Śpiewający pies. No co wy? Człowiek się uśmiecha na samą myśl. Śpiewający pies. Śpiewający pies. Marto, zjadłaś moje ciasteczko? Wieczorem zostawiłam je na zadaniu z muzyki. Chyba zjadłaś ciastko i moje zadanie z muzyki. Pokój w nocy ciemny był tak. Już wiem skąd w ciastku ten suchy smak. To wszystko wyjaśnia. Zjadłaś moje zadanie z nutami. Marto, to ci minie, jak zupa. No tak, tylko teraz ja mam problem. O! Ach, i naprawdę sądzisz, że uwierzę, że pies zjadł ci zadanie z muzyki? Chociaż kartki pożarł pies, melodia z nich gdzieś tu jest. Jej, śpiewającemu psu trudno nie uwierzyć. Aha, wspaniałe, nie? Śpiewający pies! Tato! Tadek zakłada zespół. I teraz ryby tylko je, kiedy w kapce są. Więc jeśli spotkacie na plaży się, rzućcie mu kanapkę z tuńczykiem, chętnie zje. Jecie! Chętnie, może tym razem Tadek i Hela zaśpiewają. Nie gniewaj się, ale robię co mogę, żeby nie słyszeć tej piosenki. Tak, ostatnio puszcza ją dosłownie każdy w okolicy. Fajna, ma chwytliwą melodię. Wiesz, powinienem się teraz zajmować zadaniem o Belgii, a nie uchadkami. A w tej książce nic nie piszą o uchadkach w Belgii. Ale Kubuś lubi piosenkę o uchadce Kaziu. Asiu. Dobra, zgoda. Tylko raz. Płynął Kazio po morzu. Hej, lubię tę piosenkę. Nagle częstych bułek worek uderzył go w nos. I teraz Kazio chce codziennie jeść kanapek sos. Moim zdaniem w tej piosence najlepszy jest koniec. A co ty masz przeciwko tej piosence? Po prostu nie rozumiem, dlaczego piosenka o uchadce, która je kanapki z tuńczykiem, to hit. Uważam, że jest chwytliwa. Na pewno ułożyłbym bardziej chwytliwą piosenkę. Serio? Jasne, a co w tym trudnego? I wiecie, chyba rzeczywiście się za to zabiorę. A twoje zadanie? Zrobię je później. Teraz muszę założyć zespół rockowy, który zagra moją piosenkę. Będzie o wiele lepsza od uchadki Kazia. A może chcecie być w zespole? Gotowi, żeby dać czadu? Nie wiedziałam, że grasz na gitarze. Nie gram, ale na muzyce grałem na ukulele. Jest akurat na moje palce. Gotowi? I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery! A, tatku, co ja mam śpiewać? No, tak myślałem, że wymyślimy coś w trakcie. Ale piosenka musi mieć melodię. I rytm. I jakiś tekst. Rozumiesz to, co się śpiewa. Czyli to są słowa. Jasne? Tak, brak nam tekstu, melodii i rytmu. A, to jak zadanie z matmy. Nawet nie wiem, jak zacząć. Ty chyba potrzebujesz inspiracji. Znaczy czego? Inspiracja to coś, dzięki czemu coś wymyślasz. Na przykład piosenkę. Wiem, co to inspiracja, tylko nie wiem, gdzie jej szukać. Ja szukam w misce z karmą. Od drugiej klasy nie jem psiej karmy. To może chcesz gumę? Naprawdę, mandarynkowo-limonkowe są bardzo inspirujące. Może musisz się sam w spokoju zastanowić? Racja, muszę poszukać inspiracji.
No dobra, słuchajcie, przerwa. 5 minut na inspirację. Kasiu chce codziennie jeść kawałek z nos. Gdzieś ty był? Mówiłeś 5 minut, a minęło 37. Przepraszam, ale znalazłem tę inspirację. Serio? O czym będzie piosenka? O Belgii! Bel co? To takie państwo w Europie. Piszę o nim referat na lekcję pani Klaski. O, jest tu. Napiszesz piosenkę o kraju wielkości paznokcia? A nie mogłeś wybrać ciekawszego kraju? To, że Belgia jest mała, nie znaczy, że nie jest ciekawa. Zdaniem pani Klaski to bardzo ciekawy kraj. To nauczycielka, a dla nauczycieli przeróżne dziwne rzeczy są ciekawe. W dodatku my nic nie wiemy o Belgii. Ale ja wiem, bo o niej czytałem, kiedy pisałem referat. Nawet mam już pierwsze pomysły na tekst. A jeśli dobrze chcesz bawić się w Belgii, poszukaj mnie. To jest ładny kraj, powiem ci, że Belgia to w Beneluxie be. Hej, to całkiem chwytliwe. Co to Benelux? To taki związek Belgii, Holandii i Luksemburga. Belgia to jest B. Dobrze, dobrze. To dopiero pomysły. Można dodać akordy, których się ostatnio nauczyłem. A ja mogę do tego dołożyć rytm. A ja mogę do tego... ja zaśpiewam. Spróbujmy. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Wygląda, że możemy mieć prawdziwy hit. Ale czegoś brakuje, jeśli chcemy, żeby wyszedł z tego hit. O, to proste, fajnej nazwy zespołu. To może Duża Meduza albo Witamina B6. Dobra, to Witamina B6. Nie, jeśli chcemy zrobić hit, to musimy mieć jakąś publiczność. Publiczność to ludzie, którzy będą słuchać. No słusznie, nie będzie żadnego hitu, jeśli nie będzie publiczności. Tylko gdzie ją mamy znaleźć? Hej! Myślę, że wiem, gdzie możemy znaleźć publiczność. Jeśli dobrze chcesz bawić się w Belgii, poszukaj mnie. Tam przez dzień cały się zjada gotów 100. Choć pada deszcz, gdy chcesz, zwiedzimy Waterloo. Więc ciesz się, śpiewaj i graj. Belgia to jest ekstra kraj. A Buźka? Słyszeliście to? Tak, powiedział jabłuszka. To jeden z największych komplementów u małych dzieci. Uwielbiają jabłuszka. Jej, byliśmy świetni. Jeszcze! Hej, dzieci chyba chcą bisu. Powiedział raczej jeszcze. I to właśnie znaczy bis. Proszą, żeby pograć jeszcze. No, dzieciom się przecież nie odmawia. Co wy na to? Jasne, no to bisujmy. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj. Eście. No to jeszcze raz bisujmy. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj. Jecie! No dobra, chcą jeszcze jeden bis! Tatku, a może 4 bisy wystarczą? Może zaśpiewamy coś innego? Ale nie znamy nic innego. No proszę, jeszcze jeden raz, bo publiczność będzie zawiedziona. Tylko, że to już za trzecim razem przestało być fajne. Wytrzymamy jeszcze raz. Nie, dzięki. Idę do domu. O, tak mi przykro. Więc to koniec? Witamina B6 się rozpada? Też mi przykro. Jakby co, to będę u Heleny. Nic nie szkodzi. Po prostu teraz będę grał sam. Tak!
No cześć, jak poszła reszta koncertu? Nie najlepiej. I jedno z dzieci chyba powiedziało szpinaczek. To fatalnie. Odkąd zespół się rozpadł, to już nie to samo. Otóż to, fajne było to granie w zespole. Hej, a pamiętacie naszą pierwszą próbę? No, to było dziś rano. Tak, dobre czasy, dobre czasy. Wiecie co? Szkoda, że nasi rodzice tego nie słyszeli. No, chciałem zagrać mamie tę piosenkę, ale bez zespołu nie brzmi tak dobrze. To może zespół znów powinien się zebrać? Serio? Tak, zrobimy koncert reaktywacyjny. Zaprosimy wszystkich sąsiadów. Co ty na to, Marto? Jak na lato, ale pod jednym warunkiem. Więc jeśli spotkacie na plaży się, rzućcie mu kanapkę z tuńczykiem, chętnie zje. Tak! Co? Bardzo fajnie. Dziękuję wam za przyjście na koncert reaktywacyjny zespołu Witamina B6. Teraz to, od czego się zaczęło. Może pamiętacie? Nasza piosenka pod tytułem Belgia. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. Usłyszałem o Belgii i zdziwiłem się. Chodzi o ten kraj, w którym gofry ciągle się je? Na mapie ją obok Francji widać tuż. Więc posłuchajcie, o Belgii wiem wszystko już. Jeśli dobrze chcesz bawić się w Belgii, poszukaj mnie. Tam przez dzień cały się zjada gofrów 100. Choć pada deszcz, gdy chcesz, zwiedzimy Waterloo. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj. Pani klaski? Wspaniałe, na piątkę! Jejku, czy to znaczy... Nie, zadanie i tak masz napisać, ale śpiewajcie dalej! Jeśli dobrze chcesz bawić się w Belgii, poszukaj mnie. Tam przez dzień cały się zjada gofrów 100. Choć pada deszcz, gdy chcesz, zwiedzimy Waterloo. Więc ciesz się, śpiewaj i graj, Belgia to jest ekstra kraj! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz. Dźwięki montaż Michał Skarżyński. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyrąbkiewicz. W pozostałych rolach Anna Apostolakis, Izabela Bukowska, Monika Pikuła, Grzegorz Drojewski, Stefan Knote i inni. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk. Piosenki Marty śpiewała Joanna Węgrzynowska.